Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. A dzisiaj zapraszam was do obejrzenia kolejnych przygód Bajka w grze Assassin's Creed Origins. Cóż moi drodzy, aktualnie jestem na wschodnim brzegu Nilu i udaję się do starej biblioteki, gdzie być może znajdziemy jakiegoś starożytnego miecza. Okej, mistrzowie, na wstępie tego materiału bardzo bym was prosił o to, abyście już teraz zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Możecie strzelić również także komentarz, wówczas materiał się troszkę lepiej wypozycjonuje, dotrze do większości moich widzów. W ten właśnie sposób także wspomożecie moją działalność, co wam serdecznie dziękuję. Okej, mamy tutaj jednego ze strażników. To możemy go załatwić po cichu. Dobra, cenny strzał. W głowę. Powinien załatwić sprawę. O, mamy jeszcze jednego delikwenta. No chodź tu. Okej. Ktoś jeszcze? Chyba to wszyscy. Dobra. Okej. To nic nie ma. No mamy tutaj więcej przeciwników. O, myślałem jednak, że mnie nie zauważy. O kurczę. Dobra, musimy przejść do nieco bliższej konfrontacji. Ale to oczywiście nie stanowi dla nas żadnego problemu. Bajek się trochę wyszkolił. O, on myśli, że... Myślał, że go nie widzę. No cóż. Ups. Muszę ulepszyć sobie rękawice. One stabilizują... moment, kiedy naciągamy cięciwę, wówczas celnie strzelamy. No zobaczmy, co potrzebujemy tak w ogóle do tego, tak swoją drogą. Okej, tu mamy rękawice. No dobra, trochę futra zwykłego, no i drzewa. Też nam troszkę brakuje. Chyba, tak mi się wydaje, że to było drzewo. A swoją drogą, czy nie ma jakiejś zwierzyny, która przypadkiem... O, tu jest. No trochę daleko. Ale z drugiej strony nie jest to... A tu są nawet bliżej. Dobra. Możemy tam się później udać. Dlatego zostawiłem sobie znacznik. Tymczasem jednak... Okej. Mamy kolejnego oponenta. Łucznik. No cóż. Łucznik łucznikowi nierówny. Skanowałem otoczenie, ale... Chociaż tutaj mamy jakieś skarby, uwaga. Coś tutaj jest. Ofiary dla Selikt. Okej. Jakieś skarby? O, łuk! Łuk wojownika, poziom 18. Nie wiem, czy czasem nie wypadałoby teraz właśnie zmienić łuku. Chyba takiego dobrego nie mam. No, to wszystko tutaj? No, nie do końca. Okej, jeszcze tu. Nie, to gdzieś po drugiej stronie. Okej. Nie widzę tutaj jakiegoś ukrytego przejścia. Aczkolwiek może być. Nie wykluczam tego. Zobaczmy na łuk, który znaleźliśmy przed chwilą. No więc tak. No zmienimy sobie go. Zdecydowanie. Czekajcie, gdzie on tutaj był. Łuk wojownika, ale tam... Tu jest ten. Okej. Natomiast tak, jeżeli chodzi o łuk łowcy... No to jest najlepszy, który aktualnie mogę mieć. No z tych, który mam oczywiście w ekwipunku. Natomiast na poziom 19 już szykuje się nieco lepszy. Okej, nie mogę się doczekać. Dobra. Zerknijmy jeszcze na questa. Okej. Kurczę, straciłem nawigację. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym... Iż być może... Chociaż to nie wydaje mi się. Raczej na miejscu jestem, ale... O?
Who's there? Co tu się dzieje? I'm armed. I will hurt you so much the gods will sing stories of how badly for ages. Dużym kuchennym. Bajek ma podobną reakcję. Keep the peace, friend. I'm really curious. There is little enough left of value. The jackals have already stripped the site clean. I read about an ancient battle between Mahes and Ochus, and wondered if it was here. This was where Mahes fought and died at the hands of Bago as the eunuch and mentor the Rodian. You may have read my version of Ma'ani Jehuti? No? No matter. Do you know what became of Mahes' sword? The sword of Ptah, said to be sacred both to Sekhmet and Serket? No, but as I said, this place has long been plundered. The bandits stay north of here, so I stay far away. Thank you. I'll head north. Okay. A zatem powinniśmy udać się do obozowiska bandytów, który znajduje się niecałe 200 metrów stąd. No troszkę ponad. Okej. Okay. Bardzo ładne są te rejony tutaj. No i widoczki również niczego sobie. Piramidy prezentują się elegancko. No i czuć lato w tej grze, naprawdę. Czuć klimat. Idealnie odzwierciedla to wszystko. Głosy ptaków, zwierząt. No takie safari dosłownie. Okej. Okay. Dobra. These must be the bandits the historian spoke of. I wonder where they are keeping this sword of Ptah. Uwaga, miecz Ptah. Postaramy się go zatem zdobyć. O, gdzieś on tutaj chyba jest. No znajdź mi go sam. Dobra, ale wyjście chyba jest z tej strony jednak, a nie tam, chociaż... Nie wiem, czy są przeciwnicy, czy jednak nie. Wygląda na to, że jednak tak. Choć pewności nie mam. No dobra, zaraz się przekonamy. No cóż, niektórzy są bardzo ślepi. A tym lepiej dla nas. Okej. Po bosie. Kapitan został załatwiony. Chociaż nie wiem, czy nie zwróciłem... Właśnie. Jednak zwróciłem niepotrzebnie troszeczkę na siebie uwagę. Chociaż to nie będzie żaden problem dla mnie. Muszę z wami rozprawić. Okej, no chodź. Kurczę, prawie bym go załatwił, cholera. No nie, jeszcze będzie tak, że mnie załatwi. No nie, tego bym nie zniósł. Nie, nie, kolego, tak łatwo to nie będzie. Okej. Okay. Przetrwaliśmy ten troszkę ciężki atak. Spodziewałem się, że dwóch przeciwników z piką tak od razu mi wyleci. Mam zupełnie zapasy strzał oczywiście. Zawsze na wstępie warto to zrobić. Dobra, kasa, kasa, kasa. Dobra, jeden pajac tutaj stoi. Tymczasem jednak... Powinien tutaj być również skarb. Okej, okay, to wszystko. Okej. Okay. Tutaj może. No nie, jednak nie. Kurczę. Możemy sobie wytworzyć. Chociaż nie wiem co do końca. Co ciekawe, nie mogę znaleźć skarbu z tej lokacji, chyba że skarb znajduje się nieco na prawo. Albo niedokładnie sprawdziłem tutaj wszystko. Dobra, goście, skoro już tutaj idziesz, no to chodź. Rozprawię się z tobą. Postaram się zrobić to bezboleśnie. Nie obiecuję, jak widzicie.
Okej. Na noc. Dobra, Bajek sobie sprawnie poradził. Mam wrażenie, że tam jest jakaś wataha wilchów w tej jaskini. Chociaż nie, wilki są na górze. Czyli rozumiem, że wilki mi... Chociaż nie są tak do końca na górze, są jednak w środku. Dobra, zmieniam już od razu na inny łuk. W takim razie... No i co, spróbujemy tutaj podejść. Okej. Sarenka jakaś na przodzie. O kurde. Chodźcie. Wolałbym, żeby się więcej na mnie ich rzuciło. Ups. Czekajcie. Ten łuk to jednak jest jakiś kijowy. Ja myślałem, że to jest trochę inny rodzaj łuku. Czekajcie, czekajcie, na to nie mam amunicji. Ten ma tylko 5. Może to był lekki łuk. Ten, który tak wiecie bardzo... O właśnie. I to lekkie łuki tak szybko atakują. Dobra. Na przyszłość będę wiedział. O, jak fajnie. Nazbierałem trochę strzał, które przed chwilą straciłem. Jest tu jedna psina, tylko... Gdzie ona jest? Była i znikła, no nieważne. O, łuk bojownika. Nie wiem. On mi coś zaatakował. O, miecz zakrzywiony. Takiego nie miałem jeszcze. Zaraz sobie zobaczymy dokładne parametry tego miecza. Jest i również level up. To tym bardziej mnie cieszy. Ja mam chyba jakiś psiak strasznie ujada na górze. No ale cóż. Ujadać może. Przy okazji nazbierałem troszeczkę. Chociaż czekajcie, może będzie jeszcze coś tutaj. Chociaż nie. O, cześć. Zawsze mamy dodatkowe materiały od razu. Zobaczmy, czy możemy też coś wytworzyć, jak na przykład... brakuje troszeczkę. Dobra. Zobaczmy w takim razie na łuk. Łuk łowcy. Pustynna samopomoc. Okej, to wyposażamy oczywiście na ten. Teraz, jeżeli chodzi o kwestię, no... Lekkie łuki są dobre, łuk bojownika też okej. Łuk drapieżczy. Drapieżcy będą całkiem ciekawie. Spróbujemy, czekajcie. Okej. Nie ma jakiegoś efektu slow motion albo coś takiego? No dobra, nie ma. Ale być może... Zadajemy potężne ilości obrażeń. Chyba nie strzelałem z tego łuku, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. Natomiast mamy nowy miecz. Miecz Ptha. Oczywiście zmieniamy. Czy on może jakiś lepszy bucynk? Jest topór na 18. Zmieniamy. Okej. No, całkiem fajny ten miecz, powiem wam. Wygląda solidnie. Okej, tymczasem jednak. Wybierzmy sobie kolejnego questa, którego będziemy rozwiązywać. No w pobliżu, szczerze mówiąc, to żadnego questa pobocznego raczej nie weźmiemy, ale też jesteśmy dość daleko. Taka prawda. Mamy tutaj możliwość szybkiej podróży. Znaczy, jeżeli oczywiście zsynchronizujemy ten punkt, dlatego udamy się tu. Z racji tego, iż jesteśmy bardzo blisko. Okej.
Tak więc zobaczymy tutejsze rejony z nieco wyższej perspektywy. To będzie bardzo ładny spacer o, no, można powiedzieć, dość wczesnym zachodzie słońca. Okej, okay, a może... właśnie, może przy okazji natrafimy na jakąś zwierzynę. O, o, o. Dobra, lecimy tam. Postaramy się to zdobyć. Wówczas wytworzę te rękawice lepsze. Tutaj też coś jest. I to patrzcie ile. Okej. Jedno. Drugie. Sanu chyba kogoś załatwiła. Jedną. Tak jest. Dzięki. Dobry ptaszek. Okej, okay, jeszcze dwa. No to zaraz upolujemy jeszcze kogoś. Jakąś sarenkę tutaj. Chyba wszystkie się wypłoszyły stąd. Chociaż widzę jedną. Nawet dwie. Spaceruję sobie. No rzecz mnie spudłowałem, ale wstyd. Ej, no nie, 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 nie. Dobra, to zrobię to tak. Ups. Wszystko mi uciekło. Dobra. Zabiorę to, co mi się udało upolować w takim razie. Ale już tutaj widzę chyba... Kurde, była przed chwilą. Tutaj są. Masz. Orzesz mnie. Okej. Okej, tym sposobem teraz. Wyposażenie, rękawice, wypadamy. Upgrade. Okej, stabilizuję rękawice jeszcze lepsze. Okej. Chyba postaram się jak najszybciej zdobyć maksymalną ilość, tak żeby wykokić postać na maksa. No. Jest odczuwalna różnica minimalna. Co mnie bardzo cieszy, ale uwaga, uwaga. My tu mieliśmy przecież punkt widokowy, kurczę. Do którego jakoś nie podeszliśmy, a jest zaraz obok. Okej, czyli to ta wieżyczka. No to udamy się tu. No, będzie widoczek. Dawaj, parkour. Okej. Do góry. A więc... Tam, 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 tam. Welcome to Egypt. Ładnie, nie? No, widoczek niczego sobie, naprawdę. Synchronizujemy. Kończymy zatem dzisiejszy odcinek Skokiem Wiary. Cóż, moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem. Jeżeli chcecie otrzymać na bieżąco informacje o nowych filmów, a jesteście tutaj nowi, to śmiało możecie kopnąć suba. Ja tymczasem, prawdopodobnie kiedy wy właśnie oglądacie ten materiał, odpoczywam sobie w szpitalu po operacji przegrody nosa i powracam do was już w sobotę, bądź też w niedzielę, w sobotę, jako tak wychodzę ze szpitala. W każdym razie to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Ostimpo!